Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, Boży Sygnet. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę Cię, sługo mój Zorobabelu, synu Szaltiela, mówi Pan, i uczynię Cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem Cię, mówi Pan Zastępów, Ageusza, 2 rozdział, 23 wiersz. Końcowe przesłanie Pana do Ageusza zostało przesłane tego samego dnia, co poprzednie, aby je uzupełnić. Wszechmogący zapowiedział nadchodzące zniszczenie królestw i narodów w dniu Sądu Bożego. Jednak jak zapowiada prorok, tego samego dnia sługa Pana dokona dzieła zbawienia wyznaczonego przez Boga. Ostatecznym i całkowitym wypełnieniem tej zapowiedzi będzie powtórne przyjście Jezusa oraz to, co nastąpi potem. Przywódca polityczny narodu jest tu utożsamiony z chwalebnym panowaniem Dawida, króla izraelskiego, którego był potomkiem. Zorobabel był wnukiem króla Jehojachima i pełnoprawnym dziedzicem tronu Dawida po niewoli babilońskiej. Był on też namiestnikiem Judei z ramienia Dariusza Wielkiego, króla perskiego. To Zorobabel miał duży udział w odbudowie świątyni. W tym dziele wspierał go arcykapłan Jozue. Prorok powiedział, że Zorobabel będzie Bożym sygnetem, poręczeniem królewskiego autorytetu i władzy. Jak król pieczętował dokumenty sygnetem, tak Pan przypieczętuje wobec całego świata dzieło swego sługi. Choć zasadnicza rola Zorobabela w odbudowie świątyni nie powinna być lekceważona, to jednak nie wypełnił on wszystkich obietnic danemu przez Boga za pośrednictwem Ageusza. Natchnieni autorzy Ewangelii wskazują na osobę i działalność Jezusa Chrystusa, syna zarówno Dawida, jak i Zorobabela, jako ostateczne wypełnienie wszystkich mesjańskich obietnic zawartych w Biblii. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 24:13-27, zwracając uwagę na słowa Chrystusa skierowane do dwóch mężczyzn, jakie ważne przesłanie im przekazał, jak jego słowa wskazują na znaczenie naszego zrozumienia proroctw starotestamentowych. Dlaczego proroctwa te są ważne dla chrześcijan, także i dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i wersety od 13-27. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go nie poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czy ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś opowiedzieli mu, że z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w słowie i w czynie, przed Bogiem, przed wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz potem wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u groby, wprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, że on żyje.
To też niektórzy z tych, którzy byli z nim, poszli do grobu i zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Dziękuję.